Podjęcie uchwał dotyczących zmian budżetu w powiecie, zmiany uchwał dotyczących ustalenia wysokości diet radnych, a także przyjęcie regulaminu dotyczącego zasad przyznawania stypendiów starosty oraz zmiana struktur organizacji Komendy Powiatowej Policji. To główne tematy, które były poruszane podczas czwartej sesji Rady Powiatu Kraśnickiego. Sesja odbyła się 26 stycznia. Podczas obrad sesji przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. Tematem, który wzbudził zainteresowanie, była zmiana struktur organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Dowiedzieliśmy się, że zostaną zamknięte małe jednostki w Gościradowie, Wilkołazie, Dzierzkowicach, Urzędowie, Trzydniku, Szastarce i Zakrzówku. Czemu mają służyć takie zmiany? W ogóle zacznijmy od tego, że zmiany będą wprowadzone z końca marca, w zasadzie od 1 kwietnia, może data troszeczkę niefortunna. No ale wprowadzone są przede wszystkim troską o bezpieczeństwo. Przede wszystkim chciałbym, a właściwie nie chciałbym, a zrobię to, likwidujemy 5-osobowe posterunki, które w zasadzie nie miały racji bytu. Są to małe ogniwa, gdzie jest jeden kierownik i 4 podwładnych policjantów. No funkcjonowanie takich jednostek, zapełnienie nimi całodobowej służby jest w zasadzie niemożliwe. Dlatego też stworzymy 3 większe komórki organizacyjne, jednostki organizacyjne, mianowicie Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku, komisariat z siedzibą w dzielnicy fabrycznej i komisariat w Annopolu. Do każdej z tych jednostek będziemy mogli dzięki zlikwidowaniu posterunków dołożyć od między 9 a 11 etatów, konkretnie pionu patrolowego. Na chwilę obecną na 175 etatów, którymi dysponujemy, jesteśmy w stanie na dobę, całą dobę, żeby funkcjonowało nam maksymalnie 3 patrole, natomiast po tych zmianach tych patroli będzie minimum 8, a na pewno dużo więcej. Zwiększenie liczby patroli zwiększy bezpieczeństwo i dyspozycyjność policjantów. A co stanie się zatem z dzielnicowymi z małych jednostek? Czy dzielnicowi będą przeniesieni do jednostek tych 3, czyli do Annopola, do Fabrycznego i do dzielnicy Starej. Będą jak najbardziej obsługiwać te miejscowości, które obsługiwali dotychczas swoje gminy. Są mieszkańcy, do których będziemy musieli i tak dotrzeć, z uwagi na to, że są oni w naszym zainteresowaniu. Natomiast osoby, które będą potrzebowały kontaktu z dzielnicowym, wystarczy, że zadzwonią na telefon alarmowy, dyżurny umówi ich z dzielnicowym i dzielnicowy na pewno do każdego mieszkańca, który będzie sobie życzył wizyty dzielnicowego, dotrze. Ponadto uchwalono zmiany składu w komisjach rewizyjnej, budżetowej, promocji kultury, sportu i turystyki, a także rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Tematem, który wywołał sporo kontrowersji, było uchwalenie wysokości diet radnych, które będą takie jak w 2010 roku. Najwięcej kontrowersji istotnie tutaj wzbudziła sprawa diet. No, dotyczy to każdego radnego, ale wyszliśmy z założenia, że należy wszędzie oszczędzać, gdzie tam jest możliwe. I ponieważ diety, jakie były ustalone dotychczas, praktycznie były uwarunkowane najniższym wynagrodzeniem i w zależności od tego, na jakim poziomie było najniższe wynagrodzenie, no to tym samym, jeżeli wzrastało, więc i diety były podwyższane. Wyłączyliśmy ten automatyzm, taka była intencja, pozostają na poziomie roku ubiegłego. Radni opozycji zarzucali zarządowi zbyt dużą liczbę zrealizowanych inwestycji w roku ubiegłym, a teraz szukania oszczędności poprzez sprzedawanie majątku. Wiadomym jest, że rok poprzedni i wcześniej były to lata, gdzie zrealizowaliśmy wiele inwestycji, a w związku z tym każda z inwestycji to była realizowana przy udziale środków zewnętrznych, także tutaj, żeby realizować dane zadanie, więc trzeba wyłożyć było środki własne z powiatu. Natomiast miejmy świadomość, że te środki, jeżeli chodzi o środki z Unii Europejskiej, praktycznie będą się kończyć i dlatego była to jedyna okazja, żeby wejść w taki szeroki program. No i nie ulega wątpliwości, że to spowodowało nam tą trudniejszą sytuację finansową i dlatego też między innymi to jest takim czynnikiem teraz stabilizującym, żeby wypełnić określone luki, no jedziemy w kierunku sprzedaży tego zbędnego majątku. Sprzedaży, który był de facto programowany wcześniej, bo sprzedaż, chcę powiedzieć, działki przy ulicy Kościuszki, to już była programowana w drugiej kadencji. Kolejnym z zarzutów stawianych przez opozycję było wyłożenie z budżetu dodatkowych kosztów na Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji. Dodatkowe koszty wynikają z tego, że ta konstrukcja, która została właśnie zawarta w pierwotnej wersji projektu, a chcę powiedzieć, że to opracowało profesjonalne biuro projektowe, które specjalizuje się w projektowaniu hal sportowych doktora Jakubowskiego z Łodzi. No nie uwzględniono właśnie tutaj tych podwyższonych norm śniegowych i dlatego też no, trzeba było przygotować nowy projekt na konstrukcję dachową, no i tym samym wzrastają w tym zakresie koszty.
Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę dotyczącą przyznawania stypendiów. Będą one przyznawane również opiekunom i instruktorom, którzy przygotowali zawodnika.